moje serduszko, pozdrawiam wasze serduszka i zapraszam na ten film, który będzie mówił o tym, co nas czeka, czyli o tych anomaliach pogodowych, ale wiele z was boi się tego, tak powiem, wręcz patrząc na zmiany klimatu, to co się dzieje za oknem, no można powiedzieć, że ten klimat będzie pokazywał nam drogę do zrozumienia, do współistnienia, do tego, abyśmy zrozumieli bezcenny dar życia i to, co dostaliśmy za darmo, że daliśmy sobie to odebrać. Natomiast wielu z was prosi mnie o to, aby jakoś wytłumaczyć, dlaczego Ziemia właśnie w ten sposób nas uczy, uświadamia, a nie inny. I tutaj jeszcze raz dziękuję Oktawii, która przysłała do mnie przekaz od naszego przyjaciela Uriela i on pięknie to wytłumaczył, więc za chwilę go odczytam. Zanim przejdę do przekazu, zapraszam wszystkich chętnych na warsztaty rozwoju duchowego i tutaj poprzez to, że zwolniły się miejsca w Warszawie właśnie na te najbliższe warsztaty 4. Mam jeszcze po jednym, dwa miejsca i na 4, i na 5. Jeżeli ktoś jest z Warszawy albo chciałby tam przyjechać, to niech do mnie napisze maila, że chciałby te miejsca zarezerwować sobie, bo w tym momencie będzie mógł uczestniczyć w tych najbliższych warsztatach 4 bądź 5. Tutaj sierpnia. Tak więc wszystkich chętnych zapraszam. Natomiast Wrocław, tutaj są miejsca na wszystkie terminy w sierpniu, czyli 11, 12, 25, 26 sierpień i zapraszam wszystkich chętnych do Wrocławia również. Tak więc czekam na zgłoszenia, jeżeli ktoś chciałby jeszcze skorzystać z warsztatów, które będą za kilka dni w Warszawie. Teraz przejdę do odczytania przekazu i po części maila od Oktawii. Jakiś czas temu myślałam nad tymi wszystkimi kataklizmami, które teraz dzieją się na Ziemi. Nawet trochę się zaniepokoiłam, bo one postępują znacznie szybciej, niż się tego spodziewałam. Myślałam, jak ludzie będą sobie z tym radzić, nawet jak muszą sobie z tym radzić, bo to dzieje się teraz. Gdy o tym myślałam, poczułam, że ktoś ma mi coś do powiedzenia. Poczułam, że to Uriel i postaram się przekazać to, co usłyszałam. Przekaz od Uriela. Jesteś boską obietnicą życia. Każda istota, jaką widzisz, bez względu na to, czy nazwiesz ją człowiekiem, zwierzęciem, przedmiotem, pięknym wodospadem, groźnym żywiołem, wszystko jest tą samą boską obietnicą życia. Dowodem boskości jest życiem samym w sobie, niezmiennym i niezachwianym. Od najbardziej oczywistych form po najbardziej tajemnicze zakamarki ducha wszystko jest połączone nad tym samym życiem. To uniwersalne połączenie, do których każda istota ma dostęp i może po nich podróżować. Od Twojego pierwszego wcielenia po aktualne żyjesz ciągle tym samym życiem. Nawet gdy wydawało Ci się, że umierasz, chorujesz, Twoje życie tylko zmieniało formę, aby po którejś takiej zmianie formy dojść w końcu do wniosku, przecież ja ciągle żyję. Gdy poczujesz naprawdę swoje życie, życie swojej duszy, wtedy je pokochasz. Pokochasz tą boską obietnicę życia. Miłość może się ochronić przed wszystkim. Potem Uriel pokazał mi ulicę, po którym chodzą ludzie, od prostych dróg na wsi po wielkie zatłoczone ulice w centrach miast. Popatrz, chodzicie po swoich ludzkich autostradach, witacie się ze sobą, pytacie się, jak się czujesz, mówicie przepraszam, gdy niechcący na kogoś wpadniecie. Uśmiechacie się do siebie, wymieniacie się informacjami, ale na waszych autostradach żyją jeszcze inne istoty. Istoty zwierzęce, istoty zielone, rośliny, istoty duchowe i tak dalej. One również biorą udział w postępie na Ziemi, również są połączone ze wszelkim życiem. Również ich życie przeplata się z Twoim. Zawsze możesz powiedzieć: dzień dobry, motylu. Przepraszam, że na Ciebie wpadłam, ptaku. Jak się dziś czujesz, sarno? Dziękuję za owoce, roślino. I nie zdziw się, gdy naprawdę usłyszysz odpowiedź. I tutaj się zaśmiał. Wszechświat mówi przez wszystkie swoje cząsteczki. Przez każdą cząsteczkę przechodzi cały wszechświat. To naprawdę piękny przekaz. Pokazuje nam, że każdy z nas jest połączony ze wszystkim. Że, tak jak mówiłem, wszechświat śpiewa. Że tak zwane kataklizmy to obietnice życia, obietnice nowego życia, obietnice zmian na Ziemi.
To również jest w planie boskim. Z tym również możemy się połączyć. Wielu z Was zadaje mi pytanie, jak połączyłeś się ze swoim psem, kotem, zwierzęciem, jak po prostu z rośliną, którą masz na parapecie i czy to takie trudne i jak do tego dojść. Kochani, po pierwsze trzeba wykasować program z głowy, że to niemożliwe. Że wykasować kłamstwo, że wszystko ma nam służyć, że Ziemia nam się ma podporządkować, czyli to, co zostało nam podarowane tutaj poprzez religię, poprzez nauki rodziców, poprzez nauki w szkołach, trzeba to zresetować. Czyli trzeba spojrzeć na różnorodność świata i zobaczyć, że buddyści nie mają z problemu z kontaktowaniem się z zwierzętami, z roślinami. Że dla Hindusów bycie ptakiem w poprzednim wcieleniu i bycie człowiekiem to norma. Dla aborygenów połączenie się ze światem roślin, mało tego, mieć swojego odpowiednika w świecie zwierząt, w świecie roślin to norma. Połączenie się i przeniesienie ducha do zwierzęcia, którym się podróżuje po dżungli i widzenie jego oczami, to norma. A przypominam, że z tego co ustalono, jest to najstarsza cywilizacja na Ziemi, bo liczy sobie ponad 50 tysięcy lat. Więc wszystkie te święte księgi, które powstały później, są o wiele młodsze od ich wiedzy, od ich możliwości. Ktoś, kto zainteresuje się aborygenami, będzie tak zdumiony ich kulturą, możliwością i tym, jak łączą się ze wszechświatem, łączą się ze światem zmarłych, bo wiedzą, że śmierć nie istnieje. Łączą się z istotami pozaziemskimi, bo wiedzą, że przybyły kilka tysięcy lat temu w statkach na Ziemię. Malowali ich, rysują, łączą się z całym polem informacji. I co robią? Nie chcą się dostosować do tego, co mamy, co nazywamy kulturą Zachodu. Nie chcą gonić za pieniędzmi. Wolą ten swój cudowny, piękny świat połączony na współistnieniu. Wolny od chorób, wolny od pieniędzy, wolny od ambicji. Natomiast mogą się zmieniać, ewoluują, widząc to, co jest za oknem. Dlatego zanim będziecie chcieli powiedzieć, że to niemożliwe, to bzdury, to bajki, takich komentarzy jest mnóstwo, niektóre puszczam, niektóre kasuję, to zobaczcie różnorodność świata. Zobaczcie, że wasza bajka ubrana w Biblii to niecałe 2000 lat i 5 miliardów ludzi, ponad 5 miliardów czy 6 miliardów ludzi nie wierzy w tą waszą bajkę. Wie, że z planetą się współistnieje, wie, że jest życie wieczne, wie, że żyjemy wiecznie i ma odpowiedź na pytanie, że wszystko dookoła nas jest z nami połączone. A kiedy wyrzucicie z głowy właśnie kłamstwo, że to niemożliwe, że mamy patrzeć na świat jako na tylko roślinę, a nie na aż roślinę, na tylko roślina, a nie istota, na swojego pieska czy kotka, że to jest tylko zwierzę, a nie aż zwierzę, aż istota, wtedy zaczniecie z nimi rozmawiać. I czasami podaję przykłady, które są w moim domu. O swoich przykładach rozmowy ze zwierzaczkami mówiłem niedawno. Natomiast ostatnio Edytka, kiedy rozmawialiśmy na temat właśnie, jakie jest połączenie tutaj z roślinami, ze zwierzętami, opowiedziała mi swoją historię. Mieliśmy na oknie takiego bambusa. Mamy dalej. Pięknie sobie rósł. I koło siebie miał dwa kwiatki. I Edytka mówi, no fajnie wyrosłeś, zabrała mu te kwiatki i przyniosła do innego pokoju. W tym momencie, kiedy zobaczyła, że on usycha, robi się żółty, mówi, Boże, dlaczego on mi usycha? Dlaczego jest żółty? I w tym momencie usłyszała głos w swojej głowie, bo jestem sam. I to był taki szok dla niej, ten głos był tak mocny, że zrozumiała, że każdy z nas w samotności usycha. Każdy chce kochać, chce być kochany i jesteśmy stworzeni z poziomu my, a nie z poziomu ja. I w tym momencie pojechała do kwiaciarni, kupiła mu towarzyszy. Postawiła koło niego i nagle wszystko się zmieniło. Ten bambus rósł tak szybko, że nie mieścił się już na tym parapecie, to przeniosła go do swoich towarzyszy w inne pomieszczenie i tam naprawdę urósł do cudownych, cudownych rozmiarów i bardzo się z tego cieszę. To właśnie robi miłość. Właśnie otwarcie się na miłość i otwarcie się na śpiew wszechświata.
Kolejny przykład przywędrował do mnie z Niemiec od Michała, który opowiadał mi historię pewnej osoby, która oczywiście na ogródku miała drzewo czereśni, a jak wiemy, szpaki uwielbiają czereśnie. I w tym momencie, kiedy zobaczyła, że znowu tam szpaki jedzą jej czereśnie, podleciała, a jest osobą obudzoną, podleciała, mówi, dlaczego jecie z mojego drzewa, dlaczego znowu mi zabieracie czereśnie? I wtedy usłyszała głos, a od kiedy to jest twoje drzewo? Wszystko, co rośnie, jest, należy do nas, do was i do mamy ziemi. To nie jest twoje drzewo. To jest nasze drzewo. Połączone z nami, z tobą, z mamą ziemią. Podziel się tym, co masz, z innymi. I w tym momencie była tak zdumiona, że to, co nam się wydaje, że jest nasze, nie urośnie. Wtedy, kiedy mama ziemia nie będzie dawała mu soków, nie będzie dawała wody, natomiast wtedy nam się wydaje, że jak posadziliśmy, to jest nasze i koniec, nikt nie ma prawa. Jeżeli ptaków zabraknie, zabraknie i nas. Wszystko we wszechświecie jest ze sobą połączone i wszystko ze sobą rozmawia. I jeżeli rozumiemy, że możemy usłyszeć głos wszystkich istot, które żyją dookoła nas, wtedy będziemy o wiele, wiele bardziej świadomi tego, jak można istnieć ze światem, który jest dookoła nas, z tą obietnicą życia, o której mówi Uriel, z istotami, które są razem z nami na naszej drodze, na naszych autostradach. I wtedy ona przeprosiła za swoje zachowanie i powiedziała, Boże, ja was bardzo przepraszam za moje egoistyczne podejście do istoty stworzenia. I oczywiście to proszę tak, weźcie tyle, ile możecie, zjedźcie tą górę, a zostawcie nam dół, do którego mamy dostęp. I tak się stało. Mówiłem wiele razy o swoich przeżyciach, połączeniach ze zwierzaczkami, które odpowiadają mi na pytania, które im zadaję. Tak samo z moim pieskiem, który został podrzucony tutaj na wsi i przygarnęliśmy go do siebie i on uwielbia uciekać. Nie da się go zatrzymać na podwórku, mimo tego, że ma duże podwórko, że chodzimy często na spacery, że jest kochany. Natomiast kocha wolność. I w momencie, kiedy opalałem się, przytulałem tego naszą Nolę, naszego pieska i tak mówię, kochana, dlaczego tak uciekasz? Przecież tu masz wszystko. A ona powiedziała, bo w tamtym życiu byłam całe życie na łańcuchu. Dlatego teraz cieszę się wolnością. I natychmiast mówię, okej, kochana, tylko uciekaj tak, żebyś nikomu nie robiła krzywdy, żeby się sąsiedzi nie skarżyli. I niech to tak płynie sobie w zgodzie i w harmonii z naturą, z wolnością. I tak to było. I okazało się, że moja kochana teściowa zabija jej wszystkie dziurki, którymi może ona uciec, a ona ma czas, żeby wszystko to porozrywać i wyjść tą dziurką. No i dla teściowej to jest tylko pies, dla nas jest to istota, która bardzo mocno żyje i wie, czego chce. Takich opowieści jest mnóstwo, natomiast właśnie połączenie z chmurami, o czym mówiłem, z pogodą, jest łatwe pod warunkiem, że znika program, że to niemożliwe. Jak jeden człowiek ma wpływ na pogodę, to niemożliwe. Tam wiele umysłów się w tym momencie zagotuje. Mówiłem o tym pierwszym połączeniu. Jak wiecie, każdy z nas jest prowadzony przez takie kierunkowskazy w swoim życiu, czyli podpowiedź Boga. Bóg widzi doskonale, wszechświat widzi, co macie w głowach, jakie macie jeszcze programy, jakie macie słabości, w co wierzycie, co uważacie, że niemożliwe, na co nie jesteście godni. I wtedy otrzymujecie spotkania z innymi ludźmi, otrzymujecie spotkania tutaj i wiadomości, które płyną do was z internetu. I na te wiadomości trzeba być otwartym. Te wiadomości kasują wam pewne programy w głowach, które powstały przez wasze życie. I teraz uczymy się na nowo posługiwać naszym kochanym umysłem, posługiwać się duchem, tak aby w tym wszystkim pięknie sobie uczestniczyć i słyszeć ten świat i ten głos wszechświata. I w tym momencie, kiedy było to, mówiłem o tym tornadzie takim wielkim, znaczy nie tornadzie, tylko o tym cyklonie takim wielkim, który powodował trąby powietrzne w Polsce i powodował olbrzymie burze. Ten olbrzymi wiatr, który był, wiadomo, powiedziałem tornado, bo te ułożenie chmur, ten wiatr, który wiał bardzo mocny, był tak silny, że nie mogliśmy z żoną zamknąć bramki, więc wiedzieliśmy, że to nie są przelewki. I w tym momencie zostało mi wykorzystać wiedzę, która przyszła od Krysi z Kanady, że każdy z nas, tak jak szamani w Afryce, Indianie
na całym świecie mogą się porozumiewać z chmurami, z pogodą. Tak każdy z nas ma w sobie tą siłę, bo to oni są ludźmi, takimi samymi jak my, tylko że ich świadomość nie jest tak zamknięta jak tak zwanej cywilizacji Zachodu. Nie są wolni od religii, wolni od kłamstw, manipulacji, nauki, kłamstw od tego, że to umysł rządzi ciałem i że duch nie istnieje, czy dusza nie istnieje. Są wolni od tego, że zwierzęta to tylko zwierzęta, a nie istoty, które czują, mają emocje, które rozmawiają, porozmawiają się ze sobą. I w tym momencie łatwo jest im połączyć się z wszechświatem, z ziemią, z naturą, co zresztą sami wiemy. I widzieliśmy w filmach, tylko nam się to nie mieści w głowie, bo cywilizacja Zachodu, technologiczna, powiedziała, że to są prymitywne plemiona. No, tylko ich szczęście, ich połączenie z ziemią jest tak niewiarygodne, że to my w porównaniu z nimi jesteśmy prymitywni. I to, że umiemy obsługiwać komputer, obsługiwać telefon, to, że umiemy jechać samochodem, nie stawia nas ponad nimi. Pokazuje tylko, że nauczyliśmy się czegoś, a zapomnieliśmy o tym, co oni umieją. I rozłączono nas, zamiast nas połączyć. I teraz Ziemia będzie nas łączyła z powrotem, dlatego że pobudka świadomości to właśnie połączenie się z całym wszechświatem, połączenie się z małą Ziemią, z roślinami, ze zwierzętami i cieszę się, że jest Was coraz więcej. Pewnie w komentarzach za chwilę opowiecie o swoich połączeniach. Natomiast wtedy wyszedłem, jak mówiłem, na podwórko i zacząłem mówić, że kocham wiatr. Kocham tą sytuację, akceptuję i rozumiem istotę stworzenia i tą chwilę, tą sytuację. Po zamknięciu oczu poprosiłem o połączenie z tym, co się dzieje, z tą sytuacją, która teraz jest w moim życiu. Powiedziałem, kocham chmury, kocham wiatr, kocham niebo, kocham pogodę, kocham wszystko to, co jest wokół mnie. Słowo kocham jest łącznikiem ze wszystkim. Akceptuję zadania, które niesie ten wiatr, niesie ta chmura, niesie ta pogoda. Ale gdybym mógł o coś prosić, to proszę teraz, aby, i tutaj prościa będzie Wam dane, aby nad moim domem, aby nad naszą przestrzenią, tam, gdzie nie musi być ta nauka i ta lekcja, aby wiatr ucichł, aby zmieniła się pogoda, aby wszystko to, co może się zmienić, zostało zmienione, akceptując i szanując wybory tych istot, które teraz tworzą tą zmianę, tą pogodę. Kosztowało mnie to dużo energii, bo pamiętam, że bardzo musiałem się potem ładować energetycznie, dlatego że połączenie poprzez te programy w głowach, niemożliwe, możliwe, poprzez właśnie pokonanie tych wszystkich blokad, które są w kontroli umysłów, że ludzie są tacy, owacy, muszą myśleć tak samo, spowodowało, że tutaj to połączenie było, kosztowało mnie dużo energii, ale efekt był genialny. Żona, która poszła zamknąć bramę gdzieś około 70-80 metrów od miejsca, w którym stałem, kiedy wracała, była zdziwiona, bo nagle wszystko ucichło. Ucichł wiatr, który wiał bardzo mocno i on już nie wiał. Chmury zaczęły się rozchodzić i było tak, że dookoła widzieliśmy te ciemne chmury, widzieliśmy to, co się tam działo, ale nad naszym domem, naszą przestrzenią nie było tego. Wiele razy zauważyliśmy, że kiedy jeździmy na rowerach, kiedy idziemy spacery, to tak zwana ściana deszczu, czyli metr wcześniej jest ściana deszczu, a tutaj jest odcięcie i suche. I wiele razy widzieliśmy tutaj, na tych swoich ulicach, koło swojego domu, takie właśnie odcięcie. I to jest właśnie połączenie się z pogodą, połączenie się ze wszechświatem, wiara w to, że każdy z nas ma w sobie taką siłę, a raczej pewność, że macie taką siłę, bo rzeczywistość pokazuje Wam, że skoro buddyści potrafią to robić, Indianie potrafią to robić, to znaczy, że my też potrafimy to robić, tylko ktoś chciał, abyśmy nie wierzyli w to, że to potrafimy. I wtedy rozmowy z Waszymi zwierzaczkami, rozmowy z roślinami, rozmowy z pogodą, z wszechświatem, rozmowy z Waszym domem, z Waszym samochodem, to norma. Mówiłem właśnie o tym, że trudniej mi było się połączyć z własnym samochodem, niż z pogodą. Dlatego, że to żyje, to są istoty, to jest energia olbrzymia. Więc tutaj słowo kocham łączy się z tą energią. Natomiast kiedy ostatnio miałem przyjemność, kiedy mój samochodzik pokazał mi
kolejną usterkę, ponieważ wie, że dużo jeżdżę i zawsze pokazuje mi te usterki blisko domu i tak, że mogę dojechać do moich przyjaciół, mechaników. To kolejny raz, kiedy jechaliśmy, po prostu zobaczyłem, że temperatura silnika bardzo mocno się podnosi. I oczywiście zjechaliśmy na bok, spojrzałem na samochód i mówię, ciekawe, gdzie jest ta kochana usterka. W tym momencie jakby otrzymałem informację, zapal samochód, czyli zapaliłem, patrzę, nie chodzi wentylator. Aha, czyli usterka był wymieniany, czyli usterka jest tutaj w wentylatorze, ale ponieważ był wymieniany ostatnio, więc usterka to nie wentylator, ale coś trochę innego. I w tym momencie dotknąłem samochodu, podziękowałem mu za to, że jest, powiedziałem, że go kocham, że szanuję to, co zrobił, teraz akceptuję tą drogę, którą teraz dla mnie wybrał, dziękuję mu, że zrobił to wtedy, kiedy mam dzień wolny, kiedy to ja jechałem, kiedy mogłem zwrócić uwagę na tą temperaturę i aby pokazał mi to, co jest uszkodzone. I czekałem na ten obraz, po prostu dotykając go spokojnie, ze spokojem, spokój, harmonia, miłość, akceptuję to, co do mnie przyjdzie i czekałem na ten obraz i zobaczyłem, że kabel się po prostu urwał, wtyczka się urwała. W tym momencie pokazał mi właśnie tak na czerwono, że zobaczyłem cały samochód, świeci się, jasny, piękny i w tym momencie ten defekt w tym miejscu na czerwono. Zobaczyłem na kable, mówię, okej, pewnie kable urwane, dotknąłem i widzę, że są luźne. Mówię, dobrze, zadzwoniłem do naszych przyjaciół, samochód schłodziłem, wybrałem sobie miejsce, tak naprawdę poprosiłem o to, aby mógł dojechać do przyjaciół, czyli kreuję, mam być szczęśliwy, radosny u mechanika, mam dojechać tam szczęśliwie i radośnie, bezpiecznie do mechanika, nie zakłócając ruchu innym uczestnikom, czyli poziom my, a nie poziom ja. I w tym momencie natychmiast wszechświat zareagował, odsunął, mimo tego, że było bardzo dużo aut, bo to główna droga, zrobił mi miejsce, lukę, gdzie mogłem sobie spokojnie, powoli zjechać i dojechałem do mechanika. Zresztą oni zauważyli, mówią, jak zwykle, mówi, co jest zepsute? Ja mówię, kochany, kabel, sprawdźcie kable, bo chyba kabel się urwał. Oczywiście słowo chyba, to tak w cudzysłowie dla nich, aby faktycznie mieli tą możliwość sprawdzenia. No i oczywiście zaglądali, tak, jest urwany. Natychmiast powiedzieli, no zamiennik nie jest tak zrobiony doskonale jak oryginał, który służył tyle lat, więc powiedzieli, nie ma sprawy, zrobimy to. No i jak zwykle ci się zepsuł koło nas i jak zwykle wiesz, co jest i jak zwykle mamy czas, aby ci to naprawić. No i to słowo jak zwykle traktujemy jako żart, bo wiedzą, czym się zajmuje. I to jest właśnie śpiew wszechświata. Każdy z was ma taką siłę, tylko nie każdy z was wierzy w siebie. Czytam te komentarze o świecie zmarłych, o tym, jak ludzie nazywają to bzdurami, o tym, że Biblia mówi i to jest inne niż w Biblii, to bzdury. No i właśnie takie programy powodują, że część ludzi po drugiej stronie, dopiero jak umiera, dowiaduje się, jak dali się oszukać, jak się dali zmanipulować. Natomiast właśnie na tym polega pobudka świadomości, że to, co się dzieje na Ziemi teraz, te anomalie pogodowe, a raczej droga do współistnienia, do uwolnienia nas z przestrzeni systemu, w którym właśnie jest tyle podziałów, w którym wyparto wiedzę Indian, a dano nam, nazwę to prymitywizmem, w połączeniu z wszechświatem, z naszą Ziemią, prymitywnym zachowaniem co do mamy Ziemi, co do wszechświata. Wmówiono nam, że to zostało nam dane i ma nam służyć i my mamy sobie podporządkować ziemię, zwierzęta, rośliny. Tylko jak to jest, że to nasze podporządkowanie kompletnie nie działa, bo i zwierzęta potrafią robić co chcą i rośliny rosną jak chcą i klimat pokazuje nam, że większość z nas kompletnie nie panuje nad tym klimatem, bo ma właśnie wgrane prymitywne programy o tym, że my jesteśmy najważniejsi, a wszystko ma nam służyć, czyli typowe ego. Jeżeli zrozumiemy, że to wszystko jest są połączone, to co powiedział Uriel, to natychmiast będziemy wiedzieć, że skoro my połączeni jesteśmy z nimi, to możemy to połączenie mieć w sobie i skorzystać z tego połączenia, że mamy instrukcję obsługi w sobie, jak to robić. I staram się na moim kanale pokazać wam, jakie to proste i na swoich warsztatach uczyć was tego połączenia. I wiele, wiele osób podróżuje po
świecie istot pozaziemskich, łączy się z nimi, rozmawia, ma przekazy, łączy się z Ziemią, widzi, co będzie, co i jak mamy to zrozumieć, odebrać. Mama Ziemia jest naszą mamą, która daje nam wszystko za darmo. Natomiast my jesteśmy dziećmi, które na tej mamie żyją. Jeżeli dziecko truje swoją mamę, no to wiadomo, że ta mama może umrzeć, ale wtedy umrą jej dzieci, ale czy oni zrozumieją, co zrobili, a może im pokazać, czym jest trucizna i jakie skutki wywołuje trucizna. Tą trucizną są właśnie nasze myśli, nasze zachowanie. Trujemy mamę Ziemię, zaśmiecamy ją, pozwalamy korporacjom, pracując w nich, na wyzysk, na to, co, na niszczenie tej mamy Ziemi dla naszej wygody. I w momencie, kiedy ona powiedziała: dość, kochani, ja jestem żywą, cudowną, piękną istotą, którą podziwiacie i ja chcę taka być, chcę być żywa i piękna. I skoro mnie trujecie, to pokażę wam, czym jest trucizna. Oddam wam te wszystkie trucizny. Natomiast najważniejszą świadomością, jaką powinniście odrobić, to świadomość tworzenia energii i połączenia ze wszystkim. Energii pozytywnej i negatywnej. Negatywna energia w waszych czynach, umysłach, mowie jest trucizną dla mnie. A wasza pozytywna energia daje mi rozkwit. I każdy z was wie, jak kwitnie kwiat, kiedy mówicie, że go kochacie. Struktura wody na słowo kocham się zmienia. A jak wszystko usycha, kiedy tworzycie nienawiść, złość, agresję dookoła siebie. Najprostszym przykładem jest wasze genialne ciało. Ono bez mamy Ziemi nie będzie żyło. Bez powietrza, wody, tego, co mama Ziemia daje, bez jedzenia. I teraz, kiedy macie w sobie złość, agresję, irytację, nienawiść, zazdrość, zawiść, wasze ciało po prostu umiera, gnije. Rozpada się, zawały, udary, rak i wszelkie inne choroby. Kiedy jesteście szczęśliwi, radośni, w uśmiechu, w radości, wasze ciało promienieje. Kreujecie wtedy rzeczywistość w szczęściu, kreujecie swoje marzenia, bo macie w sobie energię miłości, energię zrozumienia, energię świadomości i dzięki temu cały wszechświat oddaje wam to, co wy siejecie. Czyli mama spełnia wasze marzenia, mama Ziemia, wszechświat spełnia kreację, którą wybraliście, aby mieć w przyszłości, czyli znowu wasze marzenia, waszą drogę, dlatego że wy nie tworzycie trucizny, ale tworzycie miłość, energię pozytywną, która rozświetla cały wszechświat. I tak spokojnie spójrzcie na to, co się dzieje na Ziemi. Wszystko jest po coś. Wszystko po to, aby obudzić. I te pobite rekordy, te słowa ludzi, którzy uczestniczą w jakichś zjawiskach atmosferycznych, kiedy oni mówią, że nigdy czegoś takiego nie było. Ludzi starszych, którzy żyją 80, 90 lat w jednym miejscu i mówią, nigdy czegoś takiego nie było. Wielu ludzi mówi, w mojej miejscowości tak już kiedyś było, była powódź, było tak samo gorąco. No tak, ale ty masz wiedzę tylko z jednego punktu ze swojej miejscowości. I nie wiesz, co dzieje się dookoła ciebie na świecie. Jeżeli naukowcy mówią, że każdy kolejny rok od 15 jest o wiele cieplejszy, że ilość opadów na świecie jest o wiele, wiele większa, a mierzą te opady od 130 lat, to mają trochę więcej wiedzy niż twoja wiedza z jednego punktu na Ziemi. Po to mają satelity, po to monitorują zjawiska atmosferyczne, po to podnoszą skalę, aby w ogóle umieścić te zjawiska, abyś ty rozbił ten program w głowie, że nic się nie dzieje i że za chwilę to zniknie. A na wiadomości typu najcieplejszy rok, pobite wszelkie rekordy, no nie reagował, to bzdura, bo u mnie nic się nie dzieje. Rekordy, które powstałyby 20-30 lat temu, które by do dzisiaj były, no faktycznie możesz powiedzieć, okej, nic się nie dzieje. Ale skoro wszystkie rekordy zostały pobite, opadów, temperatur i ciągle rosną z roku na rok, to znaczy, że to, co ty widziałeś 20 lat temu, ma się nijak do rzeczywistości. Natomiast pytanie brzmi, dlaczego twój rozum nie chce zaakceptować rzeczywistości?
nie jest gotowy na to, że jest zmiana na ziemi, a wiedząc, że ta zmiana jest po coś, a ty powiedzmy nie chcesz się zmieniać, chcesz być taki, jaki byłeś, to w tym momencie nic dziwnego, że twój rozum wyrzuci każdą informację, nazwie ją bzdurą, bajką, aby zostawić cię w tym twoim fundamencie. Pytanie brzmi, jak długo można żyć w kłamstwie i jak długo można wypierać rzeczywistość. Tak długo Ziemia będzie nam przypominać o tej rzeczywistości. Upór ludzi wyznaczy długość anomalii pogodowych. Długość pokazywania nam przez mamę Ziemię to, jaka jest różnorodna i że jest żywą istotą. Ale dzięki tej długości wielu z was obudzi swoją świadomość i będzie umiało rozmawiać z nią i ze wszystkimi istotami, które są dookoła niej. Więc wszystko jest po coś. I dla jednych to będzie katastrofa i kataklizmy, a dla drugich to będzie przejście do nowej wibracji Ziemi, do nowej świadomości, do nowego etapu na Ziemi, który przez wielu, wielu jasnowidzów został nazwany Złotym Wiekiem na Ziemi. I najpiękniejsze jest to w tym wszystkim, że w przekazach istot pozytywnych, istot pozaziemskich, wielu ludzi używa tej samej nazwy Złoty Wiek na Ziemi. Wiek, który jest poza zrozumieniem tej części ludzi, którzy ubrali się w prymitywne myślenie, że Indianie są gorsi od nas, że jedna religia jest najbardziej właściwą drogą na Ziemi, a inne to B i one nie mają prawa istnieć, że jesteśmy sami w kosmosie i tak dalej, i tak dalej. Nazywam te rzeczy po imieniu, bo to, co się dzieje za oknem, wyznaczacie wy sami. Właśnie prymitywizm myślenia wyznacza częstotliwość anomalii na Ziemi. Kiedy zrozumiemy, tak jak dzieci w Tajlandii, milion dzieci medytujących dla pokoju rozumie, że ma połączenie z całym wszechświatem i może zmienić pogodę, tak my wtedy zmienimy wszystko wokół nas. I ten kanał jest po to, aby uwolnić ludzi z prymitywizmu. Ostre słowa, ale myślę, że dla tych, którzy ciągle mówią o bzdurach, o Biblii i tak dalej, o religii, o jedynej właściwej drodze, o tym, że on siedzi w jednym miejscu i widzi wszystko, co się dzieje na świecie, a nie dopuszcza żadnej różnorodności. Niech zostanie to nazwane tak, jak to widzę. Prymitywizm myślenia, który ja też miałem przez 40 parę lat, spowodował, że moje życie nie było pełne szczęścia, dość uśmiechu, a tym bardziej nie robiłem tego, co mogę robić teraz. Natomiast otwarcie się i wyjście z tego prymitywizmu, zrozumienie, że świat jest o wiele bardziej różnorodny, że Bóg pokazuje nam tą różnorodność poprzez cywilizacje, poprzez kontynenty, poprzez różnorodność religii, różnorodność myśli i zachowań innych ludzi. I że każdy z nas jest innym człowiekiem, inaczej myśli i miał inne życie wieczne. Kiedy dotykasz tego geniuszu Boga, wtedy rozumiesz, że ten twój prymitywizm cię tylko trzymał w jakiejś strukturze. Był jak szelki, które nie pozwalały ci biec do przodu i się rozwijać. I kiedy rozumiesz, wybaczasz sobie i odcinasz te szelki, wtedy zaczynasz doświadczać czegoś, co nazwano fantazją, bajką, niemożliwym. I życzę wszystkim, abyście uwolnili się z tych szelek, uwolnili się z tych programów i zaczęli rozmawiać z Wszechświatem, a nasze wspólne myśli o spokoju, harmonii i Złotym Wieku zrealizują się o wiele, wiele wcześniej. I tak jak Oktawia napisała, to się dzieje tu i teraz na naszych oczach, a nie za 100 lat, za 50 lat. To każdy z was będzie przeżywał. I dlatego ta druga połowa roku będzie usłana anomaliami pogodowymi, aby obudzić tych wszystkich upartych, którzy twierdzą, że są bogami posiedli całą wiedzę Wszechświata, bo czytają jakąś książkę świętą, bo chodzą do jakichś świątyń i tam ktoś mówi im, co mają robić i co mają mówić, bo jakiś naukowiec powiedział to i to, bo oni sami otrzymali od rodziców tylko taką wiedzę i nie chcą spojrzeć dalej. Jak powiedziałem, wszystko jest po coś i wszystko to jest ze sobą połączone. Kiedy każdy z nas będzie wiedział i miał pewność, że to wszystko tak istnieje, w
wtedy złoty wiek przyjdzie bardzo, bardzo szybko. A wszystkie te anomalie pogodowe znikną w jednej sekundzie. Po prostu klimat się zmieni, ustabilizuje bez żadnych wielkich liczb odprowadzeń i nagle się okaże, że wszędzie jest porówno, wszędzie jest tak samo. Że wszędzie rosną te same owoce, te same rośliny, rosną nowe owoce, nowe rośliny, a zwierzęta przyjdą zupełnie, zupełnie inne, adekwatne do zmian. Stąd odprowadzenie ponad 70% gatunków na Ziemi, które widzicie teraz, to norma. Ale jeżeli Złoty Wiek oparty jest na miłości, szlachetności, dobroci, to pomyślcie, jakie zwierzęta przypłyną, jakie istoty w cudzysłowie przypłyną do nas, jakie rośliny przypłyną, jak one będą wyglądały. Ludzie w medytacjach mogą się przenieść do przyszłości i mogą zobaczyć ogród, który będzie na Ziemi. I życzę Wam, abyście wszyscy uwolnili się z tych właśnie szelek i zobaczyli przyszłość Ziemi, a wtedy Wasze myśli będą szły tylko w jednym kierunku. Niech to się stanie jak najszybciej i niech wszyscy będą w tej przyszłości. I tego Wam życzę. Dziękuję za ten film.